przyjechaliśmy wygrać ten mecz. Nie jak się skończyło. Przegraliśmy 1-0 w końcówce, straciliśmy bramkę po błędach, bo zresztą piłka nożna polega na grze błędów. Nie wykorzystaliśmy w pierwszej połowie trzech znakomitych sytuacji, chociaż na początku meczu, bodajże w 7 minucie, po akcji prawą stroną zawodnik Stura strzelił, oddał groźny strzał na bramkę, piłka wbiła się od poprzeczki, ale później naprawdę stworzyliśmy kilka sytuacji, że muszą paść bramki. Mówię o sytuacjach, gdzie Paweł Chwaszewski dwa razy, no musi strzelić tą, nie wykorzystał, Bartek Wierzbicki, poprzeczka z rzutu wolnego Sidorowicza. W drugiej połowie mecz był wyrównany, bo zarówno jedni stworzyli sytuację, i drudzy, może te piłki były niedograne, tak to finalne podanie nie było takie decydujące, ale bramkarz, która wybił długą piłkę po błędach w kryciu w środku pola i skrajnego obrońcy, złej asekuracji stoperów, no, Tur zdobył zwycięską bramkę. Chwała Luckowi za to, że ma młodą drużynę. Mam nadzieję, że tą drużynę odbuduje i znów powróci w szeregi trzeciej ligi. Nie będzie musiał brać zawodników z innych miast, bo tu młodzież widać, że jest zdolna. No a my mam nadzieję, że wszystko skończy się tym, że zostaniemy w trzeciej lidze.